Pierwsza część konferencji Plasetu Meczu Ślęza Wrocław w Getty Gdynia. Są z nami pani trener Jelena Skarowicz oraz Aleksandra Parzeńska. Pani trener, proszę kilka słów o spotkaniu. No, gratulacje dla Wrocławia na wygrany mecz. No tak, no, musimy szukać pozytywnych rzeczy tutaj w naszym zespole, bo jak wszyscy wiemy, nasz zespół jest do tego doszkolenia tych dziewczyny, żeby zdobyły doświadczenie w tej lidze, granie na ekstra klasę, dostali co więcej minut i jest możliwe, żeby później w ich karierach to było dużo lepsze i będą główne zawodniczki w innych zespołach. No mogę powiedzieć, zadowolona tam jestem, jakich powiedzmy 13 minut gry, ale to co zespół jest dużo doświadczenia, wykorzystali jak Ślęza, która od razu na połowę, na początku trzeciej kwarty weszła bardzo agresywno w obronę, gdzie mi poszliśmy na 22 straty. No to jest bardzo, bardzo ciężko grać tak, kiedy właśnie brakuje tego experience, żeby dziewczyny grały spokojniejsze i grały jeszcze więcej dokładnie. Do tego jeszcze rzuty, które mieliśmy. No niestety nie padało dzisiaj. Mam nadzieję, że następny mecz i w trakcie sezonu to będzie dużo lepszy wyglądać, bo też 1-18 z 3 punktów, no to jest bardzo słaba skuteczność, a mówię z drugiej strony, Ślęza to bardzo dobrze wykorzystała. Co pod koszem, co rzutami. Rzutamy. Ale gratulacje dla dziewczyn, walczyły tam, jestem dużo zadowolona i z tego względu też, że jest też nowy zespół dla nas i parze jest tutaj pierwszy raz z nami, jej pierwsze granie, tyle minut na ekstraklasę, że po prostu tutaj jest trochę główna zawodniczka, także dobrze zagrała i najwięcej dla mnie, dla zespołu i dla wszystkich jest to powrót Ani Wilkowskiej po kontuzję, że też zagrała też dobrze. Pierwszy mecz po roku, przerwę i takie kontuzje, także jestem zadowolona z tych rzeczy. No nic, patrzymy przodem i idziemy dalej, na dalej walkę. Dziękuję, Aleksandra Parzeńska. Ja również gratuluję zespołowi z Wrocławia i też chciałabym powiedzieć, że duże serce zostawiłyśmy na parkiecie. Było dużo naprawdę dobrych akcji. Gdzieś tam zabrakło nam skuteczności z dystansu, a myślę, że to jest rzecz, którą na pewno nad którą na pewno dalej będziemy pracować i dalej się rozwijać, pozytywnie patrzeć na kolejne spotkania. I myślę, że z takim nastawieniem przystąpimy do następnego meczu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Druga część konferencji w meczu Ślęza Wrocław, Getty Gdynia, pan trener Arkadiusz Rusie, na Kubiuk. Panie trenerze, kilka słów o spotkaniu, proszę. Najchętniej jak najmniej. Tutaj ciężko coś powiedzieć sensownego. Słabe spotkanie z naszej strony. Od początku to spotkanie się nie układało, nie mieliśmy energii. To się przekładało na słabą defensywę w ataku. Dzisiaj więcej i więcej było błędów niż dobrych akcji. I tak najlepiej to zapomnieć o tym meczu jak najszybciej. Być może pamiętać tylko o wstawkach trzeciej kwarty, kiedy troszeczkę ta defensywa nasza się poprawiła i później przez 14 minut w defensywie graliśmy, ale nie przekładało się to na łatwe punkty w ataku. Jedyną rzecz, jaką dzisiaj chyba wykorzystaliśmy, to Patrycję Braj pod basketem i dostarczyliśmy jej tam sporo tych piłek. Ale no, na pewno nie było to dobre spotkanie z naszej strony. Zwycięstwo. Najważniejsze, że wszyscy jesteśmy zdrowi i gotowi od wtorku na przygotowania się na mecz z Lublinem, który świeżo jest po awansie do fazy grupowej. I będziemy nie chcieli. My musimy zagrać tam lepszą koszykówkę. Dziękuję. Bardzo, Ania Kubik. Tak jak trener powiedział, no nie był to najlepszy mecz w naszym wykonaniu. Na pewno weszliśmy w ten mecz, myślę, z brakiem koncentracji. Zagrałyśmy słaby defense, miałyśmy wiele strat, takich głupich strat. Myślę, że nasza gra trochę się poprawiła w drugiej połowie, jednak na pewno mamy jeszcze dużo pracy do zrobienia przed meczem z Lublinem. No ale najważniejsze, że ten mecz wygrałyśmy. Cieszę się bardzo, że był to pierwszy mecz na naszej hali, przy naszych kibicach. No i będziemy teraz pracować przed kolejnym meczem. Dziękuję. Dziękuję bardzo.